w budżecie 100 milionów, skoro dochody nam pokazują 44 miliony. I oczywiście słusznie pani dotknęła tematu właśnie Bogdanowa. I to usiłowałem państwu uzmysłowić, uświadomić, że trzeba w tym całym projekcie wybrać taki zakres, który nie będzie kolidował z dalszą częścią projektu. I to centrum, które jest w Bogdanowie wykonane, nie obejmuje sieci kanalizacyjnej. Także jeżeli przystąpimy teraz do drugiego etapu, chcemy położyć kanalizację i kostkę, to oczywiście będzie to wykonane bez dotknięcia centrum. Natomiast idąc dalej, żeby pani dalej uzmysłowić, my nie możemy już tu rozdzielić tego zakresu, ponieważ nierealne byłoby, złym wykonaniem byłoby najpierw wykonać kanalizację, a za rok kostkę. Bo wiadomo, że niestety ta kanalizacja by nie działała, teren musi być utwardzony. I stąd zawsze ja podkreślam, że ten zakres, który w jakimś etapie przyjmujemy, musimy przyjąć taki, żeby nie powodowało to psucia tej roboty za rok, za dwa. I stąd tylko na Bogdanów udało się wykonać to, co się udało, i to kosztowało 170 tysięcy złotych. Dlatego to, widzi pani, taka logika jest, jeżeli chodzi o Bujny, chodnik w Bujnach, kanalizacja nie będzie dotykać chodnika, natomiast przyłącza będą wykonywane przy pomocy tak zwanej przecisk. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze pytania? Proszę. Proszę bardzo. Ale zadawałeś już pytanie, uważałam, że wyczerpałeś. Teraz nie. Proszę. Panie Kucie, mam pytanie. Bo pani przewodnicząca, pani to skomentowała, żadna odpowiedź. Bo pan zarzuca, ja występuję. Ale ja nic z panem nie zarzucam. Jak to niegospodarnie, że jestem niegospodarny? Nie mam odpowiedź na pismo, nawet nie mam go dzisiaj przy sobie akurat, bo nie podejrzewałam, że będzie rozmowa na temat międzyletni. Ale pan mówi, że zarzuca niegospodarnie. Pani przewodnicząca, czy pani rozumie to, co ja mówię? Panie Kucie, doskonale. Byłoby to niegospodarne. Ja chodziłam 4 lata do liceum, nie 10, ale doskonale rozumie, co pan mówi. Dobrze, koniec dyskusji. Proszę bardzo. Panie Wójcie, mam takie pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem, bo pan zaczął mówić o tym moście ładnie, długo, dokładnie, że się to rozumiało, wykonanie to wszystkiego. Później pan mówił, że można to teoretycznie zrobić drugą procedurą, szybszą. I tam pan jedne słowa uwzględnił, że nadzór budowlany może na okazać nowy lub ten remontowy. Ja mam takie pytanie, że pan nam odpowiedział tutaj. Czy w tej chwili posiadamy opinię rzeczoznawcy, że ten most nie nadaje się do remontu, czy tylko nie nadaje się do użytkowania? Chyba mówiłem o tym. Ale wałkujemy te sprawy wokół i nie. Panie radny Odrzybuk, jeszcze raz podkreślam, mamy opinię budowlańca, z której wynika, że most kwalifikuje się do rozbiórki. I z tego powodu most został zamknięty. Jeżeli pan był w terenie, to była krótka odpowiedź na to wcześniejsze pytanie. Dziękuję. Wszystko? Wszystko, tak. Bardzo dziękuję pytanie. Bardzo. Pytania się wyczerpały. Czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Wola Krzysztofolska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany budżetu gminy na rok 2013 przyjętego uchwałą nr 29 łamane przez 245 łamane przez 13 Rady Gminy Wola Krzysztofolska z dnia 28 stycznia 2013 roku. Szczegółowy zakres zmian w budżecie określają załączniki do uchwały. I budżet, tak jak pan skarbnik wspomniał, budżet po zmianach wynosi 37 milionów, to są dochody. Oczywiście 782 269 zł 38 groszy, wydatki 41 milionów 594 386 zł i 62 grosze. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się budowie gminy. Paragraf 3. Sprawozdanie z wykonania uchwały.
uchwały złożył wójt gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktu prawa miejscowego. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Tak. I proszę punkt następny. I poprosimy w tym momencie pana Pani skarbnika. Przewodnicząca, ja jeszcze umknęło, nie umknęło, ale na bieżąco. Ale może... Malutkie, ale to, ale z tym, co jest przygłosowane. Ale powinno być trudno. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej naszej gminy. Proszę bardzo, pan skarbnik. Proszę państwa, w tym pierwotnym projekcie nic się nie zmienia poza nową, tą dużą tabelą, która tutaj pani Terenia rozdała. I z uwagi na to, że dołożyliśmy do tej drogi powiatowej i wprowadziliśmy te pieniążki na usuwanie azbestu, więc automatycznie wzrosły nam dochody, wydatki. Natomiast pozostałe parametry, jak kwota długu, jak wysokość rat, jak deficyt budżetowy, to po prostu nie ulega zmianie. Natomiast zawsze wieloletnia prognoza musi być zgodna z wielkości zawartej wieloletniej prognozy finansowej, muszą być zgodne z uchwałą budżetową, z wielkościami wynikającymi z uchwały budżetowej i stąd jakby nieodłącznym elementem jest po prostu głosowanie wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, głosujemy przedstawioną uchwałę przez pana skarbnika dotyczącą sprawy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pola Krzysztofowska. Wszyscy mają przed sobą, także ja tylko przeczytam paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminy, a paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Jeszcze raz. Kto jest za? 11. Kto jest przeciw? A kto się wstrzyma? Dwie osoby przy. Przechodzimy do punktu 13. Wszyscy państwo macie ten porządek. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad. Także proszę bardzo, pan zastępca. Szanowni państwo, uchwała ściśle techniczna. Zasady ustalania aktów normatywnych mówią, że jeżeli mamy do czynienia ze zmianą takiego aktu, w terminie roku następnego po dacie dokonania tej zmiany winno się ustalić tekst jednolity. My w 2011 roku uchwaliła zasady umarzenia składania na raty, odraczania należności tych pozapodatkowych. W 2012 roku była zmiana tej uchwały i teraz już jest ostatni moment na to, by dokonać opisu i ogłosić tekst jednolity. Żeby to się stało, musi być ten tekst jednolity podjęty przez Radę Gminy. Czyli nic nie zmieniamy w tych aktach normatywnych, tylko i wyłącznie robimy zmiany. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, szanowni radni, głosujemy właśnie uchwałę Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały. To jest jakiś błędny zapis? Ale to był projekt, proszę pana. Aha, to jest projekt. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, obraczania lub rozkładania na rady spraw należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Wola Krzysztofowska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Wszyscy jest jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14, czyli podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze i kasa. Jeszcze tak, jeszcze ta uchwała i proszę. Poprosimy, nie wiem, czy pan zastępca? Czy pan skarbnik? Dobrze. W każdym razie Rada Gminy zarządza na terenie gminy pobór podatków w drodze inkasa. To dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości osób fizycznych. Inkaso należności pieniężnych, o których mowa w paragrafie 1 punkt 1.3 powierza się sołtysom poszczególnych sołek gminy Wola Krzysztoporska. Natomiast opłata targowa to jest powierzana pracownikom urzędu. I tutaj w związku ze śmiercią sołtysa Zwierzowa był wybór nowego sołtysa. Z uwagi na przepisy prawa w tej uchwale wskazujących tych inkasentów trzeba ich wskazać z imienia i nazwiska. I tutaj właśnie ta zmiana polega na tym, że w tej załączonej, w załączniku numer 1 do tej uchwały, w pozycji 10, proszę państwa, będzie nazwisko pani Barczyk Aneta Zwierzowa. Będzie dobrym sołtysem. Ustęp 4. Opłata od posiadania psów i osób fizycznych. Jest ta zmiana. Nie ma. To był do tego załącznik i teraz tego nie ma. Nie ma. Ja mam tylko parę punkt 4. Ale był jeszcze opłata od psów, a nie ma. Po prostu kiedyś żeśmy tam zrezygnowali z pobierania tej opłaty od posiadania psów. Stąd ten jakby załącznik został usunięty. Tylko mamy z podatkami i tutaj mamy zmianę polegającą na wprowadzeniu nowego sołtysa do tego wykazu, konkretnie pani sołtys. I ten czwarty, opłata targowa, natomiast została usunięta opłata dotycząca psów z uwagi na to, że od tego odstąpili. Znaczy psy są, tylko powód tej opłaty jest... Myślę, że projekt uchwały z punktu 15 też jest oczywisty, prosty. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały przedstawionej właśnie przez pana skarbnika w sprawie podatków i opłat w drodze dziękuję bardzo i teraz zapraszam pana. To jest bardzo prosta, krótka uchwała. Proszę państwa, chodzi o miejscowość Bujny, plan miejscowy. W związku z planem miejscowym starostwo powiatowe wydzieliło działki, tak jak wynika z planu miejscowego. I oczywiście na styku z drogą powiatową powstał taki skrawek, taki trójkącik, na którym jest zlokalizowana nasza przepompownia i oczywiście starostwo zwraca się z prośbą o przejęcie tego nieodpłatnie. Myślę, że jest to pełna zasada. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy uchwałę, którą właśnie mówił pan wójt. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Jeszcze punkt 16 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonego jego. Proszę bardzo. Szanowni radni, ja w swojej kadencji nigdy was jeszcze o nic takiego nie prosiłem. Szukana była działka dosyć długo. Duże były przymianki, ale po prostu wszystko się odbijało o cenę. Ludzie chciały niesamowitą cenę. Tu jest pewnie domówione dosyć dobrze. Nie zwracajcie uwagi na ten budynek. Budynek jest jaki jest. Ja go obeszłem ze wszystkich stron i po analizie można jeszcze z niego po prostu wykorzystać. I do celów naszych zebrać się jako wieś, zrobić zebranie koło gospodyń, bo ma swoje naczynia, ma wszystko, nie mają się gdzie spotykać, jest to wszystko u mnie, w prywatnym domu, u mnie są, zbywają się zebrania. I bardzo proszę o... Masz wesoło. No niech będzie, że mam wesoło. I bardzo proszę o pozytywnie zagłosowanie nad tą... na punktem tej działki. Ale może ktoś Proszę bardzo, pan Michał. To bardzo dobrze, proszę państwa, że jest wielkie zaangażowanie z waszej strony. Jest, widzę, wyrozumiałość wielka. Otóż, proszę państwa, no, ta uchwała, jak wynika z treści, dotyczy zamiaru, dotyczy wykupu działki w miejscowości Gąc. Otóż, drodzy państwo, od 2002 roku, to co tu powiedział pan Darek, ta miejscowość, to sołectwo zabiega o, występuje z prośbą na spotkaniach, pismach i tak dalej, o stworzenie jakiegoś miejsca rekreacji w tym sołectwie. Jest to sołectwo znaczące, bo jeżeli dobrze pamiętam, mieszkańców około 300 i ja praktycznie od 2003 roku prowadzę wspólnie z panem radnym rozmowy, negocjacje z właścicielami działek i wydaje mi się, proszę państwa, że tych rozmów, tych negocjacji przeprowadziliśmy kilkadziesiąt i tutaj naprawdę jest to zgodne z rzeczywistością. No i niestety z różnych powodów nie udało się uzyskać tej zgody od tych właścicieli, aż w końcu, za jakimś tam kolejnym razem, udało się namierzyć właśnie tą działkę, która ma powierzchnię 20 arów, gdzie współwłaściciele wyrażają zgodę na sprzedaż. Oczywiście tak szybko tej zgody nie wyrazili, bo negocjowałem tutaj z pół roku. I oczywiście wstępnie poprosiłem rzeczoznawcę o wycenę tej działki. Zostało to wycenione na kwotę 50 zł. I to, co najważniejsze, 50 tysięcy złotych. To, co najważniejsze, proszę państwa, ta działka jest bardzo atrakcyjna i z punktu widzenia potrzeb sołeckich, z punktu widzenia korzystania z tej działki, to jest, najważniejsze jest to, że mieści się ona w centrum miejscowości. I to jest działeczka 20-arowa, na której można, może to sołectwo w końcu się spotkać, może zorganizować sobie jakieś pikniki, jakieś ognisko, uruchomić jakieś boisko do gry w piłkę siatkową i tak dalej. W przyszłości można stworzyć jakiś dla zabaw, dla tej miejscowości. Oczywiście nie myślimy tutaj o jakimś tam boisku, chociaż taka możliwość jest, ponieważ za tą działką są trzy wąskie paseczki działek, także gdy będzie taka potrzeba poszerzenia, to temat jest otwarty, ale na ten moment wydaje mi się, że jest to niezasadne z uwagi na to, że miejscowości Bujny, ten Orlik z powodzeniem zadowoli młodzież, dzieci z tej miejscowości. Przed chwilą rozmawialiśmy tutaj o tej kulturze, o świetlicach i prawie jednogłośnie stwierdziliśmy, że to jak najbardziej w naszej gminie jest potrzebne.
trzeba to rozwijać, trzeba to kontynuować, trzeba umożliwiać tym stowarzyszeniom, tym organizacjom, które działają społecznie, możliwość spotykania się, rozwijania różnego rodzaju umiejętności. I proszę Państwa, to jest wszystko przed nami, bo następne działki, które są negocjowane przeze mnie, dotyczą miejscowości Kaczmarów, dotyczą miejscowości Borowa, dotyczą miejscowości Piekarki i myślę, że tym dotyczą miejscowości Kolonii Krężnej, tam jest kwestia poszerzenia. I proszę Państwa, nie możemy dokonywać na terenie tej gminy selekcji mieszkańców na lepszych i gorszych. Oczywiście na tej działce docelowo w przyszłości nieokreślonej na ten moment można poważnie zastanowić się nad budową jakiejś małej świetlicy, ale świetlicy, która ma właśnie służyć temu, żeby to społeczeństwo mogło się tam spotkać, mogło zorganizować zebranie. Stowarzyszenia, które tam działają, mogły również realizować swoje hobby, a jak wiemy doskonale, koło gospodyń wiejskich w Gąskach jest aktywne, działa i w tym momencie po prostu korzystają z prywatnych posesji. Wielokrotnie uczestniczyłem na spotkaniach sołeckich, gdzie zwyczajnie trzeba było te spotkania robić na prywatnym gruncie i na powietrzu. Także no, trzeba w tym kierunku pójść i nie można, proszę Państwa, skazywać tych mieszkańców na jakąś tam drugą, trzecią kategorię. Oczywiście wpłynęło tutaj do mnie, proszę Państwa, wpłynęły liczne prośby, podpisy. Jeżeli dobrze pamiętam, tych podpisów jest 104, bo oczywiście ja mam taki zwyczaj, że tą lokalizację tej działki konsultujemy z mieszkańcami. I w pełni jak najbardziej mieszkańcy występują tu z prośbą, żeby tą działkę zakupić, bo z punktu widzenia właśnie jej lokalizacji miejsca jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Na pewno to wpłynie na rozwój sołectwa gąskiego. Jak widzicie Państwo, no w tym miejscu właśnie się tam ta działka jest, no budowa domków jednorodzinnych idzie na pewno parę. Dlatego no, moja prośba serdeczna ze względu chociażby na te wieloletnie negocjacje, rozmowy z właścicielami, które nie przynosiły efektów i nareszcie się udało. Oczywiście tu Państwo wspominacie o budynku, ale temat budynku jest tematem drugo-trzeciorzędnym. Proszę Państwa, czy uda się ten budynek wykorzystać, czy nie, to jest inny temat. W najgorszym przypadku trzeba ten budynek po prostu rozebrać, to nie jest jakiś wielki koszt. To jest kwestia do 10 tysięcy, a znając mieszkańców sołectwa Gąski, na pewno będą gotowi to wykonać w społecznym czynie. Także to tu nie chodzi o ten budynek, bo budynek ten nie jest warty tutaj analiz. Chodzi o przede wszystkim teren rekreacyjny. Dlatego prośba serdeczna w imieniu wszystkich tych mieszkańców, żeby poprzeć to. Naprawdę nie są to, drodzy Państwo, duże pieniądze, bo mogę powiedzieć, że działka o podobnej powierzchni w Borowej, o której najprawdopodobniej będziemy rozmawiać na najbliższych sesjach, kosztuje też około 50 tysięcy i budynku nie ma. Natomiast ten budynek no, jakąś tam wartość w sobie posiada. Czy się uda z niego coś zrobić, czy nie, no to jest temat dalszy. Jest tutaj nawet w postaci pani redaktor, mieszkanka Gąsek i myślę, że to, co powiedziałem, w pełni poprze i potwierdzi. Dlatego, proszę Państwa, nie jest to żaden wydatek, na tym nic nie stracimy, bo w przypadku, gdyby nie było zainteresowania społecznego, gdyby mieszkańcy się nie interesowali tym, to zawsze możemy to sprzedać i proszę Państwa, tylko wystarczy uporządkować tą działkę, bo rzeczywiście jest zaniedbana przez obecnych współwłaścicieli. Na pewno sprzedamy to drożej.
Dziękuję. Może niepotrzebnie o tym powiedziałem, ale jeszcze na koniec, bo tutaj takie pytania są, proszę Państwa, bo jest oczywiście tam lokator, ale ten współwłaściciel, on zamierza się wymeldować i ja taki warunek postawiłem i ten warunek będzie, musi być wypełniony przy podpisywaniu aktu notarialnego. Proszę bardzo. Tak. Pan Burmistrz tutaj bardzo ładnie nam to wszystko powiedział i ja bym była jak najbardziej za, tylko że niestety na komisji oświaty to pan Burmistrz mówił, że ten dom wymaga malutkiej jakiejś tam renowacji i jeszcze fani mogą wejść i tam pracować, więc no, wydawało mi się to ładnie, pięknie, wyjechaliśmy, to jest totalna bzdura, budynek tak naprawdę moim osobistym zdaniem i pan Burmistrz będzie ze mną, wydaje się, nadaje się pod rozbiórki tej chwili. Co zresztą pan Witwej jakby potwierdził. Także prosiłabym na drugi raz, żeby informować komisję naprawdę o faktach, a nie upiększać, że wszystko jest ładnie, pięknie. Pojechaliśmy, okazało się, że budynek jest de facto po prostu jedną wielką ruiną. To jest raz. Dwa. Panie Wójcie, nie bardzo wiem, dlaczego nagle teraz musimy to zrobić. Ten pan tam mieszkał, mieszka, prawdopodobnie będzie jeszcze mieszkał. Więc nie wiem, dlaczego nagle teraz znowu 50 tysięcy z budżetu znajdziemy. Gdzie cały czas jeszcze będzie? Gdzie pieniądze są? Pani przewodnicząca. Gdzie są? W budżecie. Pani głosowała za to, żeby pieniądze są na ten udział. Ja mam przeciw. To jest raz. Dwa. Co z lokatorem? Moim osobistym zdaniem to pan no, prawdopodobnie się wyprowadzi na zasadzie, że będziemy mieli następnego bezdomnego, któremu będziemy musieli zapewnić mieszkanie jakieś socjalne. Także to nie jest tak wszystko ładnie, pięknie. Ja tak bardziej, pani potrzebują jakieś miejsca, spotkań i tak dalej. No ale to trzeba naprawdę przemyśleć to, a nie tak popsiu, bo już, bo nagle potrzeba. Może działka rzeczywiście jest w dobrym miejscu, ale no słowa, że 50 tysięcy to jest żaden wydatek, no to gratuluję. Plus 10 dokładnie, plus rozbiórka i tak dalej. Dziękuję bardzo, proszę głosować. Szanowni Państwo, ja chciałem też zabrać głos w sprawie, otóż do mnie, Szanowni Państwo, od kilku lat też docierają sygnały i proszą mnie też o to mieszkańcy sołectwa Ląski, o to, żeby w końcu mieli jakieś miejsce spotkań. Naprawdę, Szanowni Państwo, oni nie oczekują zbyt wiele. Oni chcą po prostu takie miejsce, gdzie po prostu, żeby mieli te naczynia gdzie trzymać, żeby jak są wybory sołeckie, żeby były, mieli gdzie przeprowadzić. Także naprawdę, Szanowni Państwo, bardzo proszę o to, żebyście wyrazili zgodę o nabycie tej nieruchomości. A kolejna sprawa. Byliśmy właśnie z komisją, byłem osobiście i była pani przewodnicząca i wszyscy członkowie na miejscu, obejrzeliśmy tą działkę. Jest to naprawdę okazja, Szanowni Państwo, kupić tą działkę. Jest to naprawdę atrakcyjna bardzo działka, na pewno na niej nie stracimy. Jest ona, jak ten pan mówił, 36 metrów szeroka, naprawdę za tą cenę opłaca się, warto kupić tą działkę. To, co powiedział pan wuj, nawet jeśli by kiedyś przyszło, nie wiem, bo nie byłoby zainteresowania sprzedać, to z pocałowaniem ręki na pewno kupiec się znajdzie i jest w bardzo dobrym położeniu. Ale widziała pani tą działkę, pani przewodnicząca? A budynek pani Joasiu? No nie byliśmy w znaczy w środku. No nie jest może w jakimś takim bardzo złym stanie. Tak, ale może się uda, panie wójcie, w przyszłości na przykład, że pozyskamy środki unijne może i może po prostu wykupujemy miejsce spotkań dom ludowych w Gąskach w przyszłości. Tak jak to uczyniliśmy w poprzedniej kadencji w miejscowości Siomki, gdzie ze środków unijnych w 100% wybudowali stracenie i wybudowaliśmy domy ludowe. To nie stoi. Jest młodzież bardzo chce tak. Dziękuję bardzo. Proszę radny Czupytka. Ja może jeszcze powiem w taki sposób, bo tutaj pani przewodnicząca mówiła, że lokator się nie wyprowadzi i tak dalej, i tak dalej. Na pewno pan wójt nie podpisze aktu notarialnego, jak ten pan będzie się do środka. Ten pan ma trzech synów i ten pan po uzyskaniu pieniędzy idzie do syna, będzie tam mieszkał. Nie będzie tu żadnej. Nawet nie jest przez miesiąc wygodnie na banki urzędu gminy dawać mu mieszkanie. To jest jeden warunek, który on się musi stamtąd dementować i wyprowadzić. No. Dostać słońce. A proszę, no jeszcze odnośnie tego budynku. Trzeba było wejść do środka, on by wpuścił. Tam jest stro, tam są fundamenty, to jest dom murowany. To nie to, że to jest, widzieliśmy. No okna tak wymienić i po prostu można już coś robić. Ale jak przyjdzie do rozbiórki, to ja jest mam zapewnienie i wójt ma zapewnienie, że my to rozbierzemy we własnym
zakresie, a uporządkowanie terenu też jest po mojej stronie. Ja po prostu to uporządkuję własnym sprzętem. Jaki tam jest pomieszczenie? No przecież tam te panie też walko wejdą, będą tam są dwa mieszkania i trzecie do, jeszcze można wyszykować. No nie była pani w środku, no. No ale przecież widziałam metrę, no panie Darku, no to jest, to są normalne, które kiedyś mieszkała rodzina i jeszcze jest trzecie pomieszczenie do wykorzystania. I to nawet wystarczające jest, naprawdę. Proszę wam, wszystkim macie. Dziękuję. Przewodnicząca, ale to, że pani mówi, że jest do mnie użytkowane, to pani mówi bzdury, bo... Nie mówię... użytkowane? Mówi pani, że on stoi pusty. No. Są miejsce, które przychodzą kobiety, spotykają się wszyscy. I uważam, że nie jest pusty. A młodzież też przychodzi. Też przychodzi. No, słyszałam opinie różne, właśnie tak. Zebrali książka, że młodzież nie to, to, że oni sobie niszczą to, bo przychodzą i tego nie dbają o to, no to trudno się mówić, no, że pani dać, czy pani przewodnicząca klucze, żeby zdewastowali budynek, który był wybudowany, który za 30 milionów. Dla mieszkańców, nie tylko dla starszych pań. Nie, dla wszystkich, ja wiem, dla tych wszystkich. No więc no... I proszę, to nikt to nie powiada. Dziękuję bardzo, proszę jeszcze raz. Ale jeszcze krótko, jedna myśl mi się taka nasuwa. Szanowni Państwo, no sołectwo wąski liczy około 300 mieszkańców. Są podatnikami podatków, płacą podatki i od kilku lat też u nich nic żeśmy nie zrobili w ciągu dwóch kadencji. Także naprawdę, Szanowni Państwo, pamiętajmy też o tym, że oni płacą też podatki, też coś by chcieli, żeby na ich, w ich sołectwie też coś zrobić. Także ja miałbym... Ja tylko dosłownie potwierdzam słowa, które padły tu na tej sali, że rzeczywiście istnieje koło gospodyń wiejskich, które bardzo tego oczekuje, dlatego wesprzyjmy ich i dajmy im szansę. Pan Bud jeszcze chciał coś dodać? Tak, chcę dodać tutaj, bo widzę, że pani przewodnicząca się waha. Rozwiać te wątpliwości, pani przewodnicząca Komisji Budżetu. No, stwierdziła pani, że budynek kwalifikuje się do rozbiórki. Być może tak jest, ale nie nam ocenić. To, co tłumaczyłem w odniesieniu do mostu. Oczywiście wyślemy budowlańca, jeżeli stwierdzi, że jest do rozbiórki, no to pójdzie do rozbiórki. Natomiast niewykluczone, że stwierdzi, że na ten start coś uda się tam wykorzystać, jakieś tam delikatne remonty i tak dalej. Ale to jest tylko najmniejsza, ale to jest tylko najmniejsza część naszego zamysłu. My nie kupujemy budynku. My kupujemy działkę po to, żeby stworzyć możliwości dla sołectwa Gąski. Żeby nawet ta młodzież, która no ma swoją jakąś tam tożsamość w sobie, w swoim gronie miała się gdzie spotkać. Żeby zorganizować, jak już mówiłem, nie chcę się powtarzać. Ale proszę Państwa, nie róbmy selekcji, bo to nie jest żaden wydatek, po to jesteśmy, bo tu się mówi, że od razu wydatki... Tak, nieadekwatne słowa. Ale niech Pani pozwoli, ja moje zdanie. Skoro mogliśmy i przeznaczyliśmy 700 tysięcy złotych na modernizację świetlicy w Krzyżanowie, gdzie jest mniej mieszkańców? No to chyba wypada chociaż jakiś mały teren rekreacyjny dla tego sołectwa sąsiedniego. Oczywiście nie wiemy, że coś szli, żebyśmy budowali nie wiadomo co. Nie wiadomo co. My nawet nie chcemy tego. Ale to jest właśnie ta rekreacja. Mówi pani, dlaczego tak szybko? To, co wielokrotnie tutaj podkreślamy. W gminie cały czas się pracuje, wszystko żyje. Dlaczego szybko? Dlatego, że jest w tej chwili wola współwłaścicieli na sprzedaż. 10 lat. Za moment mogą zrezygnować. Mało tego. Oczywiście negocjacje rozpoczęły się od kwoty 100 tysięcy złotych. Ja kategorycznie powiedziałem, że jeżeli dojdzie do wykupu, to możemy zapłacić tyle, ile wynika z wyceny rzeczoznawcy. I rzeczoznawca wstępnie wycenił to na kwotę około 50 tysięcy. Ja oczywiście tutaj strzelam, może to być 48, może to być 52. To jest około 50 tysięcy lokator. Pani przewodnicząca, gdy, tak jak pani, trzymają się pani słów, gdy budynek nadaje się do rozbiórki, to z tego względu też jesteśmy zobowiązani temu lokatorowi dać lokal socjalny. Thank you.
naprawdę wielkiego problemu, bo nie wydajemy tutaj 500 000 zł, tylko 50 000 zł, co będzie służyło temu sołectwu na kilkadziesiąt lat do przodu. Ja tylko chciałam jeszcze raz powtórzyć głośno, że ja nie prowadzę żadnej selekcji, panie wójcie, to pana słowa, nie moje. Ja tylko mam wątpliwości. Nie rób. A dalej chciałam tylko powtórzyć, że mówiłam zupełnie coś innego, pan by nie słuchał. Na komisji oświaty pan stwierdził, że ten budynek wymaga tylko małej renowacji, te panie już mogą tam lepić. Być może. Dlatego prosiłam o adekwatne mówienie rzeczy na komisjach. Pojechaliśmy, okazało się, że zupełnie to inaczej wygląda. Tylko tyle dziękuję. Proszę, skoro my mamy nasze gminne działki i obniżamy co rusz cenę, i dzisiejsze te działki są chyba za cenę obniżoną o 60%, to może zaproponujmy zamianę. Działka. No tak, nie możemy sprzedać naszych, a dlaczego mamy kupić za 50 000 działkę w Gąskach? Bardzo dobre. Oczywiście, proszę państwa, możemy taki wariant prowadzić, ale przede wszystkim już dzisiaj odpowiadam, że skończy się to fiaskiem, bo zamiana polega na tym, że jedna ze stron musi dopłacić. Jeżeli wyszłoby na to, że ci właściciele mieliby dopłacić, to po prostu nie dopłacą, bo nie mają z czego. Także nie ma co komplikować sprawy, bo temat się przedłuży o kolejny rok i... Proszę bardzo, głosujemy uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Polski. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? 3 osoby przeciwne. Kto się wstrzymał? 2 osoby. I w tej chwili 10 minut przerwy. Czyli poprosimy pana wójta o sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o uchwałości. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. I jak zawsze rozpocznę od wydanych zarządzeń w tym okresie sprawozdawczym. Pierwsze zarządzenie, myślę, że miłe tutaj dla pana Jerzego, pana radnego z terenu Ważniewic, w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Ważniewicach. Po długiej tej procedurze wyłaniania, jak państwo wiecie, był organizowany konkurs. Niektórzy się nie rozstrzygnął, w końcu temat ten został, musiał być podjęty przeze mnie i na dyrektora szkoły podstawowej w Ważniewicach powołałem panią Paulinę Dziadczyk na okres od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2018 roku. Zarządzenie nr 61 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej ważność gminy Zwolna-Szczopolska. Chodzi, proszę państwa, o działkę powierzchni ponad 2 hektary, 2,20, działkę, gdzie w przeszłości woli Krzysztopolskiej funkcjonowało boisko. Jak wcześniej informowałem, pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ta cena pierwotna to kwota około 400 000 zł. W związku z tym, że nie było zainteresowania, tą kwotę obniżyłem o 30%, co stanowi 285 600 zł. I oczywiście jest uruchomiona procedura kolejnego przetargu. Jak dobrze pamiętam, na koniec sierpnia. I bądźmy dobrej myśli, że po obniżonej cenie tą działkę uda się sprzedać. Zarządzenie nr 62 w sprawie zmian planie wydatków budżetowych, dosłownie kosmetyka, przesunięcia drobnych kwot na zakup materiałów wyposażenia i zakup usług pozostałych, konkretnie kwota 8 000. Państwo wiecie, przesuwanie między paragrafami, co jest kompetencją organu wykonawczego.
Zarządzenie nr 63 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. I tu powołałem komisję w składzie Karolina Piotkowska, przedstawiciel organu prowadzącego, pani Joanna Turusz, przedstawiciel kuratorium, Zbigniew Zięba, dyrektor zespołu Szkoły Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, pani Urszula Andrulewicz, ekspert, i pani Małgorzata Stęplewska, ekspert. Oczywiście wynika ten tryb, wynika z ustawy o systemie oświaty. W przypadku, gdy nauczyciel złoży taki wniosek o awans, no to trzeba za każdym razem taką komisję powoływać. Zarządzenie nr 64, zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska. I tutaj, proszę Państwa, chodzi o zmianę dotyczącą nowego referatu gospodarki komunalnej, który został stworzony, a zmiana dotyczy przede wszystkim rozliczeń finansowych, windykacji, weryfikacji deklaracji związanych z odprowadzeniem odpadów komunalnych w nowym kształcie, co ma nastąpić.